Mając do dyspozycji aż 13 trybów wspomagania V-Bike'u z systemem Bosch łatwo można się pogubić. Czy każdy z trybów jest dostępny dla każdego typu silnika? Czym różni się tryb Eco od Eco Plus? Czy warto jeździć cały czas na Turbo? Dlaczego na wyświetlaczu w Twoim rowerze ze smart systemem widzisz tylko 4 tryby? Czy można je zmienić na inne, a jeśli tak to jak? Czy istnieje sposób na zaplanowanie trasy tak, aby po dotarciu do celu zostało jeszcze na przykład 30% baterii na powrót. Cześć! Nazywam się Darek Grudniewski i od wielu lat tworzę treści wideo o rowerach ze wspomaganiem elektrycznym. Przygotowania do nagrania tego odcinka zajęły mi 3 tygodnie i jest on merytoryczny i wartościowy dla każdego użytkownika i bajka. Omawiam w nim wszystkie dostępne tryby wspomagania w systemie Bosch. A jeśli masz rower z innym systemem, również warto obejrzeć ten materiał, abyś miał świadomość, jakie są obecnie możliwości. Dla ułatwienia w w opisie filmu są szybkie linki do konkretnych trybów, możesz łatwo nawigować i wracać do filmu w przyszłości. Zaczynamy. Łącznie mamy 13 trybów wspomagania, jednak nie każdy z nich jest dostępny dla każdego silnika. Na początku omówmy wyjątki. Tryb Sprint dostępny jest wyłącznie dla silnika SX, czyli lekkiego napędu o momencie obrotowym 55 Nm. Tryb Race dostępny jedynie dla silnika w sportowej wersji Race. Tryb limit dostępny wyłącznie dla silników wersji SPD-Lek, które mogą legalnie wspomagać do prędkości 45 km na godzinę. Tryb Cargo dedykowany tylko dla silników wersji Cargo, przeznaczony do rowerów transportowych. Każdy z tych trybów został zoptymalizowany pod kątem specyfiki danej jednostki napędowej. W dalszej treści filmu będziemy bazować na często spotykanym u producentów silników parametrze nazywanym poziomem wspomagania mierzonym w procentach. Co to w takim razie oznacza, że dla przykładu silnik CX ma maksymalne wspomaganie na poziomie 340%? Otóż Bosch założył, że uśredniony rowerzysta generuje 176,5W mocy, więc jadąc na turbo i generując taką moc, silnik maksymalnie dołoży od siebie 340%, czyli wspomoże maksymalnie mocą 600W. Czy w takim razie silniki Broze w rowerach Specialized Levo, gdzie producent obiecuje 400% wsparcia, są mocniejsze od Boscha? Nie, po prostu Specialized założył, że ich uśredniony klient jest słabszy. Generuje średnio 146W, a moc maksymalna silnika to 565W, czyli mniej niż w Boszu. Bosch dzieli swoje tryby na trzy główne grupy. Standardowe, dynamiczne i adaptacyjne. Zacznijmy od pierwszej grupy. Czyli o trybów standardowych. Tryby standardowe charakteryzują się tym, że mają z góry zdefiniowany maksymalny poziom wspomagania, którego silnik dla zasady nie przekracza w żadnych warunkach. Zacznijmy od najsłabszych. Tryb off. Tak to też jest tryb, na którym się jeździ. Na tym trybie jednostka napędowa nie wspomaga nas wcale. Natomiast w tym trybie możemy mieć dostęp do szeregu danych, takich jak kadencja, tętno i nasza moc generowana z nóg. Możemy również z powodzeniem używać nawigacji w aplikacji Flow. W rowerach z elektryczną przerzutką podłączoną do silnika, aby móc zmieniać biegi, musimy mieć uruchomiony system, czyli być przynajmniej na trybie OFF. Dobrym przykładem jest ten gravel, gdzie przy wyłączonym systemie przerzutka nie działa, ale na trybie OFF, i na innych trybach dostaje napięcie i działa tryb eko tryb bardzo oszczędny na fabrycznych ustawieniach silnik dokłada od siebie maksymalnie 60%, czyli jakieś 105W. Tryb tour zdecydowanie mocniejszy. Na fabrycznych ustawieniach, niezależnie jak mocno my ciśniemy, silnik dołoży od siebie 140%, czyli nie więcej niż 246W. Na trybie sport otrzymujemy 240% wspomagania, czyli maksymalnie 422W ekstra od naszego silnika. Tryb turbo jest najmocniejszym trybem standardowym. Wiecie, że wspomaga bardzo mocno. i Generuje maksymalnie 600W pod warunkiem, że my dajemy od siebie przynajmniej te wspomniane wcześniej 176,5W. Tryby standardowe to moje ulubione, gdyż mają jasno określoną moc wsparcia w zależności od wybranego trybu. Dzięki temu przy odpowiednim doświadczeniu możemy świetnie zarządzać energią zgromadzoną w akumulatorze. Aby jeszcze lepiej zobrazować ich charakterystykę, warto wspomóc się wykresem, gdzie na tej osi mamy moc generowaną przez rowerzystę, a tutaj moc generowaną przez silnik. Jeżeli my dostarczymy moc, to silnik dołoży swoje. Ale tylko do pewnego poziomu. Tryby standardowe mają liniowy przyrost mocy. A co jeśli eko jest za słabe, a tur już za mocny? Nie ma problemu. Za pomocą aplikacji możemy je modyfikować. Zobaczcie, wchodzę w ustawienia, dalej w eko i tutaj, jeżeli zmienię wspomaganie, to każda jednostka oznacza wzrost wspomagania o 10%, czyli zamiast 60% mam teraz 70, 80, 90% i tak dalej. Działa to też w drugą stronę. Możemy osłabić turbo z 340 do 290%. Wiem spryciaro, co sobie teraz myślisz? Zwiększysz sobie wspomaganie na turbo, aby być szybsza od kolegów i koleżanek. No nie. Tu jest 340%, tu też. Na turbo nic się nie zmienia. Nie da się mieć więcej niż 340%. Choć niektórzy wmawiają mi, że jest inaczej. W Boszu na dzień nagrania tego materiału mamy do dyspozycji cztery tryby dynamiczne. Jest to Tour, EMTB, Sprint i Race. Zapytasz OK, ale czym to się różni od trybów standardowych? Posłuchajmy się wykresem. To jest wykres dla trybu Tour, a ten jest dla Tour. Zauważ, jak bardzo wykresy różnią się od siebie. Na Tour, poziom wspomagania narasta dużo gwałtowniej niż na Tour. Jeżeli my wygenerujemy dużą moc, to silnik też. Na Tour, Silnik jest w stanie wspomagać pełną mocą 600W, czyli tak jak na Turbo. Uwielbiany przez rowerzystów tryb EMTB działa podobnie jak Tur, ale przyrost mocy jest odczuwalny przy niższym wkładzie z naszej strony. Przy stosunkowo niskiej mocy ze strony rowerzysty silnik bardzo mocno nas wspiera, a co za tym idzie, potrafi intensywnie drenować naszą baterię. Tryb Sprint jest trybem wyjątkowym. W trybie sprint silnik bazuje na naszej kadencji. Kadencja, czyli szybkość pedałowania, jest jakby naszym pedałem gazu. Pedałujesz powoli, masz małe wsparcie ze strony silnika. Pedałujesz szybko. To w zamian otrzymujesz maksymalne wspomaganie. Bardzo ciekawy tryb, który świetnie sprawdza się w egrawelach. Masz przed sobą duże wzniesienie? Zaczynasz pedałować szybciej, a silnik wciąga Ciebie z pełną mocą pod górę. Tryb Sprint jest dostępny tylko i wyłącznie dla silnika SX. Czwartym trybem dynamicznym jest tryb Race który jest dostępny tylko w silniku Race, który został stworzony z myślą o sporcie i wyścigach. Cechuje się szybkim, mocnym i brutalnym dostarczaniem mocy. Ma jeszcze dwie dodatkowe cechy. Charakteryzuje go to, że wspiera mocno do 25 km na godzinę, a po osiągnięciu tej prędkości gwałtownie odłącza wspomaganie. Dla porównania zwykłe turbo delikatnie zmniejsza wspomaganie przy zbliżaniu się do limitu prędkości wspomagania, abyśmy nie mieli efektu włącz wyłącz, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, gdy jedziemy w okolicach 25 km na godzinę. W trybie Race kultura wspomagania schodzi na dalszy plan. Liczy się brutalna moc i urywanie sekund na odcinkach specjalnych zawodów. Drugą cechą silnika RACE jest długi i mocny Extended Boost. Co to jest Extended Boost? W skrócie, na trybie Race pokonując trudne przeszkody, możemy przestać na chwilę pedałować, a silnik będzie przez chwilę kręcił zębatką za nas. Funkcja bardzo pomocna przy pokonywaniu trudnych przeszkód terenowych. Extended Boost możemy również poczuć w normalnych silnikach w trybie EMTB, ale w mniejszym stopniu. Tryb Race jest moim ulubionym trybem, ale wymaga przyzwyczajenia. Niedoświadczonemu rowerzyście ten tryb może utrudniać jazdę z racji swojej gwałtowności i brutalności. Teraz bonus numer jeden. Załóżmy, że zainteresował Cię tryb Tour Plus, ale nie widzisz go w swoim rowerze. Jak go aktywować, skoro teoretycznie jest dostępny dla każdego silnika ze smart systemem? Już pomagam. Odpalasz aplikację Flow. Łączysz się ze swoim e-bike'iem. Następnie wchodzisz w indywidualne tryby jazdy i widzisz swoje cztery aktywne tryby. Klikasz w edytuj listę, a wtedy pokażą się wszystkie zainstalowane w silniku tryby. Włączasz Tour Plus, ale musisz wyłączyć jeden inny. Bo można mieć aktywne maksymalnie cztery tryby. A co jeśli nie widzisz Tour Plus? To całkiem możliwe, bo po prostu producent mógł go nie zainstalować. Wtedy musisz zgłosić się do serwisu Bosch i e Bike Systems i poprosić o wgranie najlepiej wszystkich dostępnych trybów, żeby w przyszłości móc samodzielnie nimi żonglować. Wszystko jasne? Lecimy dalej. Teraz omówimy cztery tryby adaptacyjne: Eco+, Plus, Auto, Limit i Cargo. Dlaczego adaptacyjne? bo potrafią się adaptować do warunków jazdy. Zacznijmy od najsłabszego. Tryb Eco Plus to nowość, co ważne, jest dostępny dla wszystkich jednostek napędowych inteligentnego systemu. Znak plus w nazwie może mylić. Nie oznacza on, że tryb jest mocniejszy od zwykłego Eco. Tryb Eco Plus jest po prostu bardziej oszczędny, bo zużywa zdecydowanie mniej energii. Jeżdżąc na tym trybie, szybko możemy zauważyć, że bardzo często silnik zupełnie nie wspomaga. Dla porównania, w trybie Eco słyszymy cały czas pracę silnika. W Eco plus silnik zaczyna wspomagać dopiero po przekroczeniu progu aktywacji, który możemy dostosować za pomocą aplikacji. Doskonale widać to na wykresie. Jeżeli jedziemy w lekkim terenie i nie potrzebujemy wsparcia silnik nawet się nie włączy. Dopiero przy wzniesieniu, kiedy zaczynamy generować znaczną moc z nóg, silnik zaczyna nas wspomagać. Tryb Eco Plus jest idealny do spokojnych przejażdżek po płaskim terenie. Świetny dla rowerów typu gravel czy szosa, atrakcyjny dla osób, którym zależy na olbrzymim zasięgu podczas całodziennych wycieczek po górach. Jest to zdecydowanie najbardziej oszczędny tryb z dostępnych. Jeżeli chcemy oszczędzać energię, nie musimy już ciągle przełączać się między Eco a Off, tryb Eco Plus Robi to automatycznie. Jest wow, dla mnie hit. Tryb auto. Pytałem znajomych, jak on dokładnie działa. Tylko jeden facet wiedział, a był to Zdzisław, trener Bosza. Jak więc działa auto? Właśnie po to jest kanał Dr. e -Bike, żeby wam dostarczać odpowiedzi na te trudne pytania, najprościej porównać tryb auto do tempomatu w samochodzie. Dla systemu najważniejsze jest utrzymanie zadanej prędkości. Pewnie zapytasz, jak ją ustawiam. Przecież nie ma żadnego magicznego przycisku. Wystarczy, że rozpędzisz się do powiedzmy 17 km na godzinę i utrzymasz tę prędkość przez chwilę, a system rozpozna, że ma właśnie ją utrzymywać. Teraz dzieje się magia. Jeżeli na trasie pojawi się wzniesienie, silnik automatycznie zwiększy moc, żebyś na Nadal mógł, mogła bez nadmiernego wysiłku jechać te 17 km na godzinę. A jeśli zacznie wiać silny wiatr w twarz, silnik również podkręci wsparcie, aby utrzymać zadaną prędkość. Jazda w trybie auto jest wyjątkowo przyjemna. Nie musisz wkładać wielkiego wysiłku, a rower sam dba o utrzymanie prędkości. Jest jednak mały haczyk. Żeby zachować ustaloną prędkość, silnik dość często wchodzi na pełną moc. Dlatego choć ten tryb świetnie sprawdza się przy relaksacyjnej jeździe, codziennych dojazdach do pracy, kiedy nie chcesz się zmęczyć ani spocić, czy w rowerach typu cargo, powinniśmy mieć na uwadze, że może on szybciej rozładowywać naszą baterię. Warto o tym pamiętać, planując dłuższe trasy. Tryb limit jest bardzo mało popularny, bo można go aktywować wyłącznie w rowerach wspomagających do 45 km na godzinę. Takie maszyny, zwane SPD, to u nas totalna nisza. Mają światła stopu, wymagają ubezpieczenia OC i rejestracji i z łatwością wspomagają do 45 km na godzinę. Po włączeniu trybu Limit SPDL pomaga tylko do 25 km na godzinę, co ułatwia jazdę w towarzystwie znajomych korzystających ze zwykłych i e bajków. Przy okazji, można też liczyć na większy zasięg. Uwaga! Samo aktywowanie limit nie upoważnia do korzystania ze ścieżek rowerowych. SPDLEK powinien jeździć po ulicach, tak samo jak zarejestrowany motorower. Za chwilę będzie drugi bonus, ale omówmy tylko szybko tryb cargo. Tryb e-cargo. Na pierwszy rzut oka można pomyśleć, że to łagodny tryb do rowerów użytkowych. Jednak w rzeczywistości zapewnia aż 400% wspomagania czyli więcej niż turbo i dorównuje mocą silnikowi race. Dodatkowo jest adaptacyjny. Automatycznie dostosowuje poziom wsparcia do obciążenia, pochyłości terenu czy nawet natężenia wiatru. Podobnie jak tryb auto. Największą zaletą jest stopniowy wzrost mocy przy ruszaniu, dzięki czemu nie dochodzi do gwałtownych szarpnięć. To szczególnie przydatne, gdy wieziemy dzieci, większe zakupy, czy ciężki ładunek w rowerze transportowym? W trybie e-cargo otrzymujemy potężną moc wtedy, gdy jest ona naprawdę potrzebna, zachowując jednocześnie płynność i bezpieczeństwo jazdy. A teraz bonus numer dwa. Pozwólcie, że teleportuję się na chwilę na krakowskie błonia. Tyle trybów do wyboru, a ja bym chciał tylko pojechać do Tyńca i mieć pewność, że gdy dotrę tam, będę miał 50% energii w akumulatorze. Od niedawna jest to możliwe. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Otwieramy sobie aplikację Flow. Wchodzimy sobie w zakładkę Nawigacja. Wybieramy sobie miejsce, do którego chcemy jechać Tyniec. Nawigacja tutaj prowadzi mnie taką ścieżką. Yy, widzę ulicami trochę, jakimiś ścieżkami rowerowymi, ale ja bym chciał pojechać trasą bardziej górzystą. Widać, że teraz prowadzi mnie przez Lasek Wolski. Teraz włączam sobie funkcję Range Control. Tutaj mam suwak, i na tym suwaku sobie mogę wybrać, ile chcę mieć baterii po dotarciu do celu. Wybieram sobie 50%. Daję zapisz. daje funkcję jedź. I teraz dzieją się niesamowite rzeczy. Nieważne jakie tryby będę sobie tutaj wybierał, system będzie dbał o to, żebym po dotarciu do teńca miał 50% energii w akumulatorze. Dla mnie rewelacja. Brzmi jak magia, ale to działa. Sprawdzone po wielokroć. Wracamy do studio. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Włożyłem sporo pracy, żeby był dla Ciebie jak najbardziej pomocny. Jeżeli Ci się podobało, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. To dla mnie świetny sygnał, że idziemy w dobrym kierunku. Masz znajomych, którym ten materiał też by się przydał? Śmiało, udostępnij im link. Jeśli masz pytania albo pomysł na kolejny temat, proszę zostaw komentarz. Chętnie przeczytam i może nagram coś specjalnie dla Ciebie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Z prądem hej. Lubię tę robotę.